A my odrabiamy lekcje. Święto chyba dzisiaj edukacji polskiej. Musimy się śpieszyć, bo tak jak powiedziałem, pogoda nam nie sprzyja, ale ważne, że dzisiaj tutaj się zgromadziliśmy, dlatego chciałbym Państwu bardzo za to podziękować, bo faktycznie warunki są niesprzyjające, ale to nic, my jesteśmy gotowi do walki, gotowi do obrony tego, co polskie, tego, co wartościowe, do obrony polskich nowych pokoleń, które będą wchodziły w życie, niestety pod tą tutaj ministerialną opieką. Ktoś powiedział, dokładnie powiedział to pan Rafał Ziemkiewicz o tym, że to jest pani Barbaria Nowacka. Pani Barbaria Nowacka jako synonim pewnego barbarzyństwa, pewnego działania antycywilizacyjnego, z którym mamy dzisiaj do czynienia właśnie w tym ministerstwie, które przygotowało te podstawy, fundamenty do nauczania w szkołach dla naszych polskich dzieci. Te podjęte działania wykreślające szczególnie te ważne aspekty pamięci historycznej polskiej kultury, cywilizacji łacińskiej, wyrzucające zupełnie z przestrzeni publicznej lektury, na których wychowywało się przecież pokolenia Polaków. No, wyrzucenie Sienkiewicza, prawda? Jednego znamy Sienkiewicza, którego moglibyśmy ewentualnie wyrzucić, ale on ma na imię Bartłomiej, a nie Henryk. Wyrzucenie tych przedmiotów, wyrzucenie z pamięci czy z wiedzy o polskiej literaturze Słowackiego, Mickiewicza, to jest po prostu hańba, proszę Państwa. To jest hańba, z którą nie możemy się zgodzić, na którą nie możemy pozwolić. Jakkolwiek zakończy się postępowanie tutaj ministerstwa i pani Barbarii Nowackiej jako takiej potomka pewnej cywilizacyjnej spuścizny, z którą mieliśmy do czynienia w latach 40., 50., a potem do 89. roku, będziemy się przeciwstawiali tego typu tendencjom, działaniom, które mają wyciąć z wiedzy, w historii chociażby, z pamięci młodych pokoleń żołnierzy wyklętych, rotmistrza Pileckiego. Nie ma, proszę Państwa, na to naszej zgody. Dzisiaj, tutaj, z tego miejsca postulujemy to, żeby pani Barbara Nowacka podała się do dymisji. Panią Barbarę Nowacką trzeba zdymisjonować. Brawo! Dymisja! Jeśli dzisiaj będzie to niemożliwe, zmobilizujemy rodziców, zmobilizujemy młodych Polaków, zmobilizujemy polskie społeczeństwo, które dowie się o tych rewolucyjnych zamiarach, które dzisiaj w tym ministerstwie są podejmowane. Te zamiary mają zniszczyć, tak jak mówiłem wcześniej, wiedzę o cywilizacyjnym dorobku i kulturowym Polski i Polaków. Mają zerwać tak naprawdę tą więź łączącą kolejne pokolenia młodych Polaków z ich tożsamością, z naszym narodem. Mają zerwać tą więź wspólnoty narodowej. Nie może być na to naszej zgody. Nie może być naszej zgody na to, że dzisiaj ten rząd będzie próbował zupełnie stworzyć nowe jakby pokolenie pozbawione własnej tożsamości. Nie ma na to naszej zgody. A same ich działania doprowadzą do sytuacji takiej, w której Polacy, młodzi Polacy, w imię pewnego buntu, sprzeciwu, powrócą do wartości, które dzisiaj są zdrukowane z polskich szkół. Dzisiaj musimy pamiętać o tym, że ci uzurpatorzy, którzy znajdują się w budynku, notabene na Alei Szucha, którzy znajdują się za nami, są ludźmi, którzy niewątpliwie szkodzą polskości, niewątpliwie szkodzą polskiemu patriotyzmowi, niewątpliwie szkodzą kultywowaniu polskiego patriotyzmu. Dlatego walka dzisiaj dopiero się zaczyna. Walka, do której będziemy zapraszali miliony Polaków. Nawet tych, którzy no, być może z niewiedzy często wrzucali tą kartkę i oddawali głos za tą koalicją, która dzisiaj niestety rządzi. Ta koalicja, musimy pamiętać o tym, ma ogromne poparcie
instytucji, które znajdują się w Brukseli, instytucji, które znajdują się w Berlinie. Tak naprawdę neobolszewickie elity, które chcą zniszczyć nie tylko tożsamość Polaków, ale i wielu innych narodów, dlatego że chcą zniszczenia państw narodowych, chcą stworzenia nowego konsorcjum, moglibyśmy powiedzieć w takim biznesowym języku, konsorcjum, które dominuje nad społeczeństwami pozbawionymi właśnie własnej tożsamości. Konsorcjum, które przewiduje, że dzisiaj będzie górowała w nim taka idea neomarksistowska, idea, która dzisiaj być może jest mniej czerwona, a bardziej zielona, ale w której słowa tolerancja będą odmieniane przez wszystkie przypadki. Ale tak naprawdę za tą tolerancją posuwa się totalitaryzm, pełzający totalitaryzm, który chce doprowadzić do tego, żeby nad kolejnymi pokoleniami młodych ludzi, młodych Polaków mieć zupełną kontrolę. Nie może być na to naszej zgody. Dlatego Barbara Nowacka do dymisji. Do dymisji! Do dymisji! Do dymisji! Matka jej zginęła. A zatem trzeba tą wiedzę nie tylko kultywować, należy ją rozwijać i przede wszystkim przekazywać młodym pokoleniu. I co nam proponuje pani Barbara Nowacka? Otóż pani Barbara Nowacka proponuje nam, że w dobie wiedzy, kiedy wiedza decyduje o przyszłości, o sile, o potencjale każdego narodu, proponuje nam likwidację, zmniejszanie, osłabianie, właściwie ogłupianie naszego narodu. Bo co to znaczy okrojenie podstawy programowej? To znaczy, że Polacy mają się mniej uczyć, że w tym wyścigu współczesnych narodów, który dominuje przede wszystkim w nauce i w wiedzy, Polacy mają po prostu nie uczestniczyć. Mają po prostu na samym starcie być osłabieni, bo co oznacza, że nie będą zadawane lekcje do domu? To znaczy, że nie będą się dzieci uczyły tabliczki mnożenia, że nie będą się uczyły wierszy, że nie będą zapoznawały się z literaturą, bo lektur nie przeczyta się przecież w szkole. Otóż jeżeli próbujemy pozbawić dzieci nauki domowej, to oznacza, że chcemy wychować ich na głupców, na ludzi, którzy nie będą potrafili pisać, czytać, jak to często się ma miejsce w wielu szkołach na Zachodzie, w których wprowadzono ten lewacki program. To jest kwestia, że próbuje się ogłupić nasz naród. I to jest uderzenie w nasze możliwości rozwojowe. Do tej pory, jeżeli mówiono o Polsce, że Polska jest dobrym miejscem do inwestowania, to mówiono dlatego, nie dlatego, że jesteśmy bogaci, że tym samym tworzymy bardzo chłonny rynek. To także, ale najważniejsze, że mamy bardzo wykształcone społeczeństwo. I dzisiaj uderzenie przychodzi w to, co jest największą siłą naszego narodu. W edukację, w wiedzę. Pani Nowacka chce po prostu doprowadzić do tego, że Polacy będą znacznie głupsi niż inne narody. I druga sprawa. Otóż siłą każdego narodu jest jego tożsamość. Ta tożsamość kształtuje się przede wszystkim na literaturze narodowej, na arcydziełach, które w przeszłości tworzyły nasz naród i które kolejne pokolenia kształtowały. Dzięki temu przetrzymaliśmy zabory, dzięki temu przetrzymaliśmy komunizm. Budowaliśmy swoją tożsamość, czytając arcydzieła polskiej literatury. I z czym mamy do czynienia? Otóż zarówno jeżeli chodzi o podstawę programową nauki języka polskiego, literatury polskiej, jak i podstawę programową dotyczącej naszej historii, próbuje się wymazać najważniejsze rzeczy. Niektórzy krytycy mówili, że naród jest wspólnotą tych, którzy czytają wspólne książki. Otóż jeżeli się wyrzuca pana Tadeusza, jeżeli się wyrzuca Żeromskiego, Krasińskiego, Sienkiewicza i innych, to cóż nas będzie łączyło? Nic. To jest próba wynarodowienia naszego narodu, wykorzenienia kulturowego i moralnego z naszej tradycji. To jest działalność
która była realizowana oczywiście nie w takim zakresie, ale w tym kierunku doszło w czasach generalnej guberni, kiedy uważano, że Polakom wystarczy jedynie umiejętność pisania i czytania i prostych rachunków. Otóż na to się nie zgodzimy. Dzisiaj mamy do czynienia nie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, ale z Ministerstwem Ogłupiania. W tym ministerstwie grasuje kołtun, który uderza w polskie dzieci, w polską młodzież. To jest walka. Dzisiaj protestujemy przeciwko tym zakusom na polską edukację, dlatego że te zakusy uderzają w przyszłość naszego narodu, w przyszłość naszych dzieci, naszej młodzieży. To ona będzie kształtowała przyszłość naszego narodu. I ta cała programowa zakłada, że ta młodzież zostanie wykorzeniona ze wszystkiego tego, co decyduje o polskości, o tych wartościach duchowych, które kształtowały nasz naród. To dlatego chce się usunąć na naukę religii, ostatni wielki bastion duchowości w polskiej szkole. To dlatego próbuje się zniechęcać do uczenia poprzez likwidację prac domowych. Otóż cała ta propozycja pani Nowackiej to jest walka z polskością, walka przeciwko przyszłości naszego narodu. Uważamy, że to jest zupełnie niedopuszczalne. To jest jak wielkim upokorzeniem naszego narodu, żeby osoba o takiej mentalności została ministrem edukacji. Tylko wrogowie naszego narodu mogli ją mianować ministrem edukacji, bo ona nie służy polskości, nie służy przyszłości naszego narodowi, nie służy przyszłości naszych dzieci i naszej młodzieży. W czasie komunistycznym organizowaliśmy tajne komplety, żeby się przeciwstawić indoktrynacji komunistycznej. Być może przyjdzie czas, że trzeba będzie wrócić do tych tajnych kompletów, żeby przekazać młodemu pokoleniu te wartości patriotyczne, te wartości narodowe, wartości chrześcijańskie, które kształtowały naszą tożsamość przez ponad 1000 lat. Dzisiaj jest to wielkie zagrożenie, dlatego chcemy zmobilizować cały naród, wszystkich rodziców, młode pokolenie, bo to jest uderzenie przede wszystkim młode pokolenie. Odwołanie się do najniższych cech ludzkich, do wad, do lenistwa, a nie do pracy. Przyszłość buduje się poprzez pracę, poprzez wiedzę, poprzez uczenie się, poprzez kształtowanie pamięci, poprzez kultywowanie tradycji narodowych i rozwijanie tradycji literackich. To wielka polska literatura była czynnikiem, który ukształtował naszą tożsamość i pozwalał na przetrwanie. I mam nadzieję, że ta wielka polska literatura da młodemu pokoleniu siły, aby przeciwstawić się temu barbarzyńskiemu, kołtuńskiemu, tym kołtuńskim zamiarom, które próbuje wcielić w życie pani minister Nowacka. Do dywizji! Brawo! 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 Do dymisji! Ja bym tylko dodał, że to cały rząd powinien iść do dymisji, bo to, co się dzieje w tym ministerstwie, to nie jest coś oderwanego od rzeczywistości, jaką mamy dzisiaj w Polsce. Dziś praktycznie każde ministerstwo, łącznie z szefem tego rządu, panem Donaldem Tuskiem, służy wszystkim, tylko nie polskim interesom. Jak ma rozwijać się naród, którego rząd nie dąży do budowy tożsamości, do swojej identyfikacji narodowej? Rząd, który odrzuca wielkość ludzi, którzy zasłużyli przez pokolenia, budując potęgę tego narodu. Może upadaliśmy, może znikaliśmy z map, ale to ta tożsamość narodowa budowała na nowo Rzeczpospolitą, na nowo budowała Polskę. Dlatego Ministerstwo Edukacji, ale też inne ministerstwa uderzają w system edukacji. Nie tylko po to, żeby ociemić naród polski, ale też po to, żeby wykorzenić postawy patriotyczne, jakie szkoła niosła. I tak to nie było wystarczające przez te wszystkie lata, czego efekt mamy dzisiaj w postaci rządu Donalda Tuska. Ale było. Zamiast wzmacniać postawy patriotyczne, ten bolszewicki rząd, no bo inaczej go nazwać nie można, dalej dąży do wykorzenienia patriotyzmu wśród Polaków. To, co widzimy, to jest uderzenie w największe podstawy naszego narodu, naszą spójność
naszą ideologię narodową, która opierała się na współpracy, rozwoju religii katolickiej. Tego dzisiaj się niszczy. Niszczy się w imię budowy jednego wielkiego kolchozu europejskiego, jednego ludu, który będzie zamieszkiwał terytoria kontynentu europejskiego. Mamy w niczym poddani mongolscy, którzy tak naprawdę nie posiadali narodowości, nie posiadali tożsamości narodowej, tożsamości językowej, żadnej. Tak naprawdę byli poddanymi, którzy mieli płacić jałmużnę, przepraszam, jałmużnę, tylko podatki dla państwa mongolskiego. Tak my mamy pracować na potęgę tego komunistycznego tworu, jakim jest Unia Europejska. Panią Barbarę Nowacką, cóż tu się dziwić? Osoba, która nigdy nie oderwała się od przeszłości reprezentowanej przez swoich przodków, reprezentowanej przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, Komunistyczną Partię Polski czy Komunistyczną Partię Związku Radzieckiego. To dalej są ci sami bolszewicy. Dlatego dziś przeszkadza im polska tradycja, przeszkadzają im żołnierze wykręci. Dla nich to są bandyci. Dla nas to są bohaterzy. My się nigdy nie dogadamy. Dla nich to są bandyci, bo walczyli z nimi. Zwalczali ich wpływy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. I dzisiaj nie możemy na to pozwolić. Zarówno Barbara Nowacka, jak i przedstawiciele innych resortów, jak i pan Donald Tusk muszą ustąpić, muszą zniknąć z polskiej sceny politycznej. Dziękuję. Czerwona Wola, Orła Niepokona! 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 Ja tylko dodam, że tak naprawdę od 200 ponad lat próbuje się wykorzenić polskość i to się nie udało i to się dalej nie uda, więc ich marne są zapędy, które dzisiaj po raz kolejny próbują wcielić w życie. Przez zabory, przez okres komunistyczny, przez okres okupacji hitlerowskiej nie udało się i to się dalej nie uda. Po co nam rząd, który służy temu samemu, czemu służył rząd Królestwa Kongresowego, czy też Generalnej Guberni, czy Państwa Komunistycznego. To nie jest nasz rząd, nie jest rząd polski. Dziękuję. Do dymisji! 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 Proszę teraz o głos działacza społecznego i politycznego Oskara Szafanowicza. Proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, tak jak już było powiedziane, te zmiany w podstawie programowej, to ograniczanie nauki historii, naszych bohaterów, naszych naprawdę niezłomnych postaci, to uszczuplanie listy lektur, tak pięknych, wzruszających i budujących naszą tożsamość narodową, ma na celu wykorzenienie wartości, ma na celu wynarodowienie Polaków, ma na celu stworzenie takich wyalienowanych jednostek, które nie będą miały poczucia tego, że jednak coś się łączy, że nie tylko zamieszkują chwilowo ten teren i mówią tym samym językiem, ale mają wspólny kod kulturowy. To jest element budowania takiego nowego wzorca Europejczyka, czy jak to mówią teraz te postępowe środowiska Unijczyka, który właśnie w tej scentralizowanej strukturze eurokomunizmu będzie się odnajdywał. Ale to już oczywiście było. Te sytuacje polski naród przeżywał. W najbardziej skrajnych sytuacjach ze strony naszych nieszczęsnych sąsiadów, nieszczęsnych dla nas. No i można te sytuacje skrajne przywoływać. Czy słowa Goebbelsa, który mówił, że Polacy mają tylko liczyć do stu i umieć się podpisywać, czy Sowietów, komunistów, którzy też rubowali tę polskość. Przypomniało mi się, gdy wyczytałem, że na liście lektur, które mają zniknąć, jest katechizm małego Polaka, katechizm młodego Polaka, Władysława Bełzy, wiersz z 1900 roku, który wszyscy znamy jako Kto ty jesteś, Polak mały. I ten wiersz zniknął już raz z podstawy programowej. W 1951 roku na rozkaz Bieruta. I dzisiaj te czasy niestety wracają. I tak jak mówił wielki Polak marszałek Piłsudski, naród, który nie szanuje własnej przeszłości, nie jest wart szacunku teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Chcą nas pozbawić właśnie tego prawa do przyszłości. Ale nie tylko dlatego, żebyśmy nie mieli wspólnych wartości, nie wiedzieli, co nas łączyć.
i mogli się roztopić w tym scentralizowanym superpaństwie europejskim. Ale również dlatego, żebyśmy nie dostrzegali, jak wyglądała nasza historia i jak zachodziły pewne procesy. Żebyśmy nie byli czuli na pewne sygnały, żeby łatwiej było nas pozbawić suwerenności. Przypomniało mi się to, dwa dni temu była ważna rocznica, o której niedługo oczywiście nie będziemy się uczyć dzięki pani Barbary Nowackiej, czyli 17 lutego 1772 roku podpisanie porozumień rosyjsko-pruskich. Później dołączyła Austria i w sierpniu tego samego roku podpisano już pierwszy traktat rozbiorowy. Przypomniało mi się, że Polacy niedługo po rugowaniu historii, też historii XVIII wieku, nie będą wiedzieli, jak przebiegało to stopniowe pozbawianie nas suwerenności. Dlaczego o tym mówię? Bo Polska nie straciła w XVIII wieku suwerenności, niepodległości, wręcz nagle. Nie najechały nas nagle wojska rosyjskie, korpusy ze wschodu i z bagnetami nie przyniosły tutaj obcego jarzma. To się działo krok po kroku. To było przekupstwo na sejmach, to były traktaty, tak jak traktat poczdamski, kiedy sobie władcy ościenni deklarowali, że w Polsce nic się nie może zmienić, że to ten stan anarchii musi trwać, a oni na mocy traktatu Trzech Czarnych Orłów dodatkowo uzgodnili, kogo będą wspierać w trakcie wolnej elekcji. Ich ludzi w Warszawie. Czy nam to coś nie przypomina? Później zrywanie sejmów, które próbowały podjąć reformy, przekupywanie poszczególnych posłów na sejm. 100 rubli było za zrywanie. Dokładnie, zrywano wszystkie próby dokonania tutaj naprawy. I mówię o tym dlatego, żebyśmy też mieli świadomość, że jeśli młodzi Polacy, nowe pokolenia nie będą uczone tej historii, to nie zauważą, jeśli te ciemne chmury znowu nadejdą i będziemy przeżywać powtórkę z tej historii. I znowu krok po kroku pozbawianie nas suwerenności. I tak jak w XVIII wieku nagle obudzono się, gdy Polski nie było już na mapie, gdy byliśmy tylko chlubną przeszłością, dawnym mocnym wspomnieniem, a w tym przypadku tworem rozebranym już przez te trzy czarne orły, tak, jeśli nie będziemy wyciągać wniosków, bo nie będziemy mieli się do tej spuścizny wiedzy, jak odwoływać przez wyrugowanie jej ze szkoły, to też może się kiedyś obudzimy. Też rozszarpani przez współczesne czarne orły, gdy będziemy na tej ziemi, będziemy być może dalej mówili językiem polskim, ale po pierwsze nie będziemy siebie rozumieli, a po drugie będziemy mieli nad sobą Brukselę i Berlin. I młodzi Polacy nawet się nie zorientują, kiedy to nastąpiło. Rząd i Barbara Nowacka do dymisji. Niech żyje Polska. Dziękuję. Do dymisji! 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 Teraz głos zabierze pan Zbigniew Rzesiński, prezes Stronnictwa Pracy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja się zgadzam z tym, co zostało powiedziane, więc nie będziemy powtarzali tych rzeczy. Chciałem natomiast powiedzieć o sprawach, które są istotne dla przyszłości. Mianowicie jest zorganizowany ruch oporu, który przeciwstawia się tym wszystkim zmianom, które nastąpiły po 13 grudnia ubiegłego roku. Jest to poważna sprawa, ponieważ no, ci, którzy przejęli władzę, są inspirowani z zewnątrz i wykonują wszystkie polecenia, to trzeba od razu powiedzieć Berlina, żeby nie sprowadzać jakichś takich niedomówień. I one są niezwykle groźne, dlatego że to są działania, które mają wynarodowić Polaków, a najlepiej to się robi przez edukację, szczególnie młodych ludzi. To się dzieje, dlatego powołaliśmy ruch oporu jako Stronnictwo Pracy i wszystkich, którzy są ludźmi dobrej woli, namawiamy do tego, żeby nas poparli. Stronnictwo Pracy wstąpiło, ponieważ w tym ruchu oporu gromadzimy ludzi fizycznych, ale również organizacje, czyli osoby prawne. I wtedy, jeżeli się zjednoczymy, to mamy szansę zmieść ten rząd i tą władzę, która jest antypolska. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry Państwu, może mniej jestem znany tutaj. Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów, wiceprezes stowarzyszenia, który zadeklarował przystąpienie też do ruchu oporu jako stowarzyszenie. Natomiast chciałbym gwoli otuchy parę słów powiedzieć. W roku 1000 na zjeździe w Gnieźnie Otto III planował zjednoczenie Europy pod egidą niemiecką. Jako jedną z filarów miała być Francja, a z drugiej strony miała być Polska. Efekt był taki, że 1000 lat będzie za rok, jak koronował się Bolesław Chrobry na suwerennego króla Polski. I gwoli tej otuchy myślę, że nie będzie tak źle, że jak będziemy działać razem, to sobie damy radę z tym towarzystwem. Dziękuję bardzo. Damy radę! 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 Teraz głos zabierze pan Paweł Zdzialski, Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć. Proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj pogoda chyba nam trochę nie sprzyja, więc żeby się rozgrzać, na cześć Narodowych Sił Zbrojnych, innych polskich bohaterów, którzy być może będą teraz rugowani z polskich podręczników, cześć i chwała bohaterom! 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 Szanowni Państwo, dużo było tutaj o tej obecnej sytuacji, która nas otacza. I bardzo dobrze, bo musimy się szykować na bardzo trudne i niebezpieczne czasy. Pozwólcie Państwo, że ja powiem nieco o historii. Najpierw o tej historii najnowszej, historii kilku ostatnich dni, ponieważ stoję w tym miejscu po raz drugi. W piątek, kiedy stowarzyszenia, organizacje kresowe i patriotyczne również były w tym miejscu, aby przypomnieć naszą niezgodę na to, żeby historia tego, co wydarzyło się 80 lat temu na Kresach Południowo-Wschodnich, nazywane było konfliktem polsko-ukraińskim. To nie był żaden konflikt, szanowni Państwo. To było ludobójstwo i to ludobójstwo okrutne. Szanowni Państwo, konflikt, słowo konflikt zakłada, że są dwie równe armie, które ze sobą walczą. Tymczasem to było okrutne ludobójstwo, okrutne zbrodnie na niewinnej ludności. Ale jako stowarzyszenie, jako organizacje kresowe pamiętamy też w myśl zasady jeden naród ponad granicami o wszystkich tych wydarzeniach. O wszystkich tych bohaterach, którzy będą rugowani, którzy będą wymazywani, skreślani z list lektur, ale też po prostu z lekcji historii. Pamiętamy o wspomnianych Narodowych Siłach Zbrojnych, pamiętamy o bohaterach Powstania Wielkopolskiego. Kilka dni temu, szanowni Państwo, rocznica tak naprawdę zakończenia tego zwycięskiego powstania. Ja zacząłem od ludobójstwa na Wołyniu. Tak się składa, że to, co łączy te wszystkie treści, które mają być zmienione, które mają być też zakazane, to proszę sobie wyobrazić, że z jednej strony jest to polska martyrologia, najbardziej tragiczne momenty w historii polskiego narodu, a z drugiej strony te momenty, które napawają nas największą dumą i chlubą, najwięksi polscy bohaterowie, do tego stopnia, że nawet rozwój gospodarczy, Druga Rzeczpospolita, jaka była, taka była, ale miała też wiele naprawdę wspaniałych momentów. I nawet tego będą zabraniać uczyć. Również jeżeli chodzi o historię II wojny światowej, słyszymy co i raz w różnych mediach zagranicznych o polskich, tak zwanych polskich obozach koncentracyjnych. Być może teraz usłyszymy niedługo o tym na polskich lekcjach historii, tak zwanych polskich, może polskojęzycznych bardziej. Szanowni Państwo, historia jest ważna. Dzisiaj wiele osób nas próbuje przekonać, że historia nie ma przełożenia na rzeczywistość. Tymczasem historia jest nauczycielką życia. I historia
z historii możemy wyczerpać odpowiednie wnioski na teraźniejszość i na przyszłość. Bez niej, bez tych wniosków, bez tego, czego uczy nas historia, nie będzie dumnej, dobrej, rozwijającej się Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo, chciałem jeszcze raz podkreślić, że dzisiaj powinniśmy ponad podziałami stanąć w obronie nie tylko polskiej szkoły, nie tylko historii, ale chyba polskiej suwerenności, bo polska historia, taka jak ona była, całe to dziedzictwo nasze, to naprawdę również, to jest coś, co naprawdę ma znaczenie dzisiaj. To nie jest coś, czego da się oderwać od rzeczywistości, która nas otacza. To wszystko naprawdę ma znaczenie. Jeszcze raz zachęcam do tego, aby historię zgłębiać, do wszystkich rodziców, do wszystkich nauczycieli. Również apelujemy o to, aby nie pozwolić na te wszystkie zmiany, aby nie dać się po prostu tym zmianom, tym jakże szkodliwym zmianom. Jeszcze raz dziękuję bardzo za dzisiejsze zaproszenie. Pamiętamy o historii, pamiętamy o przyszłości i teraźniejszości, bo to jest polska racja stanu. Poproszę jeszcze o głos działacza opozycyjnego z czasów PRL-u, niekoncesjonowanego, pana Andrzeja Dąbrowicza. Witam z grupy roboczej niekoncesjonowanych działaczy niepodległościowej opozycji antykomunistycznej lat 70. 80. zlustrowanych przez IPN, niekoncesjonowanych, ponieważ nie weszli w układ pokarmowy Magdalenki 1988. Proszę Państwa, 1 i 17 września 1939 straciliśmy niepodległość. W latach 44 i 45 Stalin nawiózł nam tu kilkadziesiąt tysięcy swoich polskojęzycznych do pacyfikacji naszego narodu. W 88 zrobił Magdalenkę razem właśnie z pomiotami tych których tam tatusiowie czy już dziadusiowie, w tej chwili dziadusiowie. To co mamy w tej chwili to ich dziadusiowie i tatusiowie, może pradziadkowie już nawet, mordowali naszych niezłomnych po wojnie. Wymordowali ich o kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy wywieziono na wschód, do różnych kopalń uranu między innymi wysyłano, miliony ludzi w Polsce zastraszano, młodzi ludzie z rodzin patriotycznych nie mogli studiować, starsi nie mogli nigdzie dostać pracy. Tak jak ludzie Solidarności w latach 80. tysiące ludzi, bo na czarnej liście nie mogli dostać pracy. I teraz nasza grupa cały czas walczy o ujawnienie aneksu WSI, kompletnego zbioru zastrzeżonego i pełnej listy tajnych współpracowników UB, SB i służb. Ponieważ gdyby to ujawnić, a nie chcą ani prezydenci po kolei, ani premierzy, 16 dostaliśmy informację właśnie z IPN-u, mamy na piśmie, że te informacje otrzymywali nie tylko prezydenci, ale premierzy, wicepremierzy, marszałkowie Sejmu i Senatu. Ja tym jestem zaskoczony, bo do tej pory nie widzieliśmy. 16 lutego dopiero mamy na piśmie tę informację. I to, co w tej chwili się dzieje, to do Sejmu i Senatu, gdyby to ujawnić, to być może, że tylko 10 czy 20% z tych, którzy kandydowali, mieliby prawo. Ci ludzie, którzy zdradzali Polskę, nie powinni mieć żadnych emerytur. Jeżeli dla nich nie będzie jakiejś kary tego typu, to 18 marca 1921 roku była ustawa o karze śmierci dla ludzi, którzy brali łapówki, czyli okradali kraj, okradali rodaków. Czwarty punkt to były kamieniołomy. Dla tych ludzi ich się powinno, oni nie powinni mieć w ogóle prawa uczestniczyć w dzisiejszym życiu w administracji na wysokich urzędach. Teraz jeśli chodzi o właśnie o naukę, no to chcą nam wyrwać serce, chcą nam wyrwać Boga trzeba będzie powrócić chyba do wzorców. Moja mama była w NSZ-cie, teraz NSZ, ktoś tam mówi, że to współpracowali z hitlerowcami czy z nazistami, bo to, ale oni chyba po niemiecku mówili, prawda? I teraz to jest w ogóle hańba. Naszych bohaterów przyrównywać tam do współpracowników, kolaborantów z Niemcami. Mama nosiła na szyi torebkę, w której miała łańcuszek złoty z Matką Boską, złoty pierścionek i 500 złotych górala, żeby się wykupić, ponieważ dojeżdżała z Pruszkowa do Warszawy
na tajne komplety. Te tajne, o których wspominał tutaj Marian Piłka. Tajne komplety. W czasie nalotu to te dziewczynki miały jakieś zeszyty, coś to wiecie, haftowały i niby się uczyły haftowania. A tak nie było żadnych zeszytów, tylko wszystko była nauka z pamięci. Być może, że dzisiaj trzeba będzie przy parafiach zrobić na przykład bezpłatne do uczenia przygotowania do matury, czy do ósmej klasy z języka polskiego, czy matematyki, czy angielskiego. I robić 3 godziny, pół godziny, a później 15 minut historii. Niech żyje Wielka Polska i chwała Polsce. Musimy odzyskać niepodległość, którą straciliśmy 1 września 1939 i do tej pory jej nie odzyskaliśmy. Niech żyje Polska! Dobrze, proszę Państwa, kończąc, spinając tą klamrą, ale trochę się odnosząc też do tego, co powiedział Oskar Szeferowicz. Ja uważam, że ten brak niepodległości, czy ta utrata niepodległości jest tuż. To nie jest proces, to nie jest już pierwszy rozbiór, drugi to nie jest tutaj pakt trzech czarnych orłów. My jesteśmy w procesie utraty polskiej niepodległości i polskiej suwerenności. Ta pani, zwana dzisiaj Barbarią Nowacką, nie przeprowadzałaby tego typu operacji na narodzie polskim, gdyby nie wsparcie lewackiej, neobolszewickiej elity z Brukseli i z Berlina. To Niemcy dzisiaj, rządzący Unią Europejską, chcą odebrać nam tożsamość i tą wiedzę, o której mówił pan Maria. Odebrać to, żebyśmy nie stawiali oporu. Ale proszę Państwa, najwyższy czas, ja dostrzegam pewien problem. Dostrzegam, że dzisiaj nawet polskie intelektualne, patriotyczne elity jakby pogodziły się z tą sytuacją, z tą naszą narodową tragedią, że akceptują w pewien sposób proces odbierania Polsce niepodległości. Powiedzmy dzisiaj tutaj głośno, protestując przeciwko tym haniebnym działaniom pani minister, ale również powiedzmy to dzisiaj głośno, że nie zgadzamy się na tego typu podejście, że my dzisiaj, prosty ludzie, również mówimy: nie zgadzamy się na oddawanie polskiej niepodległości Brukseli. Nie zgadzamy się na to, żebyśmy stali się pachołkami Niemiec. Nie zgadzamy się na to, żeby odebrano, wyrywano nam nasze dzieci z naszych objęć, z naszej tożsamości, z naszej kultury, z naszej cywilizacji, z naszej religii. Dlatego trzeba dzisiaj postawić postulat. Naprawdę trzeba postawić ten postulat o wyjściu Polski z Unii Europejskiej. O wyjściu z Polski z Unii Europejskiej. Dzisiaj, proszę Państwa, dzisiaj nie byłoby tych zmian. Donald Tusk z tą całą neobolszewicką, antypolską chołotą nie szedłby do władzy, gdyby nie poparcie Niemiec. Niemcy mówią o tym wprost. Mówią o tym wprost, mówiąc, że hamowały pieniądze, że narzucały różne tutaj takie agresywne działania, czy szantaż pewien, który miał wywoływać pewien bunt społeczny. Oni mówią wprost o tym, że opanowali w Polsce media po to, żeby okłamywać Polaków. Dlatego trzeba powiedzieć dosyć. Nie ma na to naszej zgody, nie ma naszej zgody na to, żebyśmy tracili polską niepodległość i suwerenność przy zupełnej ciszy. Postawimy kosy na sztorc i będziemy walczyli o polską niepodległość. A panią Barbarę, czy Barbarię Nowacką, wywieziemy stąd kiedyś na taczkach, przysłowiowych taczkach. Walczymy i walka zaczyna się dopiero, proszę Państwa. Za chwilę będziemy rozpoczynali pewne konkretne działanie. Będzie to zbieranie podpisów pod referendum, które będzie pytało się Polaków o to, czy chcą wprowadzenia euro. Zobaczymy, czy ci, którzy głosowali na panią Nowacką albo na pana Donalda Tuska, czy się na to zgodzą. Czy Polacy zgadzają się na Zielony Ład, ten Fit for 55, tą całą transformację energetyczną, która będzie powodowała z dnia na dzień, że koszty życia będą w Polsce rosły. Czy zgadzają się, ponownie o to zapytamy, czy zgadzają się na miliony imigrantów z Afryki, często muzułmańskich, którzy będą wędrowali pod przymusem tutaj, będą tutaj przywożeni do Polski.
zapytajmy się, działajcie państwo z nami. Musimy podjąć konkretne działania, żeby mobilizować siebie, dawać sobie szanse i argumenty na to, do dalszej walki, właśnie na to, żebyśmy mogli tą walkę dalej podejmować i po to, żeby przekonywać innych, że dzisiejsze działania służą odebraniu, w konsekwencji odebraniu Polsce niepodległości. I to stanie się już za chwilę. Nie ma naszej zgody, stawiamy kosy na sztor. Nie ma zgody! Nie podległość! Nie nas sprzedasz! Ja tylko dwa słowa. Niestety musimy już skończyć, naprawdę. Dziękuję państwu wszystkim, dziękuję mówcom, dziękuję za to, żeśmy się zebrali w takich atmosferycznych warunkach, które nie sprzyjają manifestowaniu dzisiaj, a jednak pojawiliśmy się w całkiem niemałej tutaj ilości. Dziękuję. Wspieramy oczywiście rolników. Bardzo dobrze, że pan o tym mówi. Łączymy się, pani Skołobrzegu, łączymy się wszyscy wspólnie w walce o suwerenność i niepodległość. Walczymy o interesy również rolników. Rolnicy, jesteśmy z wami. Dziękuję bardzo. Dwa słowa tylko. Posłuchajcie. 13 grudnia roku pamiętnego wykryła się wrona z jaja czerwonego, a 13 grudnia, ale posłuchajcie, o kolaborantach niemieckich. Ja znam takie organizacje kolaborujące z Niemcami. Jedna to Platforma Obywatelska, druga to PSL, trzecia to Polska Zjednoczona Partia Robotnicza pod nową nazwą, bo już nie nadążam, jak się teraz nazywają. No, pan Szymon Hołownia, Donald Tusk, nie uwzględnili, proszę cię. To są zdrajcy. Nie, no pierwsze kota za płoty. Kimowskiego państwa. Niemcy nie, no, dalej nie przed kamerą, jak Boga. Zaraz sobie sami nagramy wypowiedź, dobra? Więc jeżeli ktoś mówi o kolaboracji z Niemcami, to są właśnie przedstawiciele tych organizacji, nawet politycy na dolnych szczeblach, w samorządach, pamiętajmy o tym. To są kolaboranci niemieccy, kolaboranci hitlerowscy, bo biorą dalej odpowiedzialność za te zbrodnie. Dziękuję. Rudy Szczur, Biela Cuchu. No zachęcamy do współpracy, bo mówię, niedługo zaczynamy zbieranie tych podpisów. Rozwiązanie tego zgromadzenia. Przez internet, najlepiej do mnie napisać, jak to się potem będziemy mówić. Nie, będziemy musieli na ulicach, wśród znajomych, będziemy dyskutowali, będziemy robili małe pikietki, żeby zbierać. Zbierać się i za pół miliona, zaraz zbierzemy. Proszę pani, trzeba się stawiać, walczymy o niepodległość. No, to mówię, na razie bezkrwawo jeszcze, tak? Natomiast jest to motyw do zmobilizowania ludzi. My nie możemy cały czas się zbierać tylko na manifestacje, które nic nie dają, które jeszcze dodają. Musimy robić robotę, musimy zaangażować ludzi. Tam będziemy rozdawali ulotki, tam obok nas będą przychodzili ludzie. Jak robiliśmy, ja jestem wygadana, mogę iść. No właśnie, jak kampanię robiliśmy na przykład 104-47, to ja wyliczyłem, że około 6-7 milionów Polaków zobaczyło tą naszą kampanię na ulicach. To jeśli uda nam się zmobilizować ludzi w całej Polsce, dzięki Andrzej. Jeśli uda nam się zmobilizować ludzi w całej Polsce, to naprawdę dotrzemy do milionów Polaków. Zaczniemy przełamywać pewien pogląd. Jeśli ci ludzie, którzy dzisiaj myślą inaczej, którzy są faszerowani tą propagandą na przykład z TVN-u, będą się konfrontowali z nami na ulicy, ich myślenie też będzie się zmieniało, naprawdę. Ich myślenie będzie się zmieniało. Bo my musimy nie zrobić z nich wrogów, tylko traktować ich jako... Szanowni państwo, ogłaszamy zgromadzenie... Tylko którzy ulegli pewnej mistyfikacji, którą uwierzyli, niestety. To jak ja dostanę ulotki? Jeszcze mam tego. Słucham? Jak ja dostanę? Proszę pani, a ma pani Facebooka albo Twittera? Ma. To proszę do... Dobra, to wy mi
A to proszę do mnie, tak? Albo będziemy, bo proszę pani, będziemy musieli się... A ja jadę do Szczecina 7 marca, będę była w Szczecinie miał, bo pani... A pani z Kołobrzegu, to daleko. Ale może w Koszalinie też. Jedno pytanie. Czy marsz 11 listopada, który organizował Konfederacja, Konfederacja się zachowuje, jak się zachowuje, czy nie można by było poprowadzić drugiego marszu po prostu wolnych Polaków i... Znaczy mu włączyć. Zobaczymy jak to będzie. Ja się chcę opijać pierwszego marca, zapytać. Właśnie, 1 marca o godzinie 18 spotykamy się na ulicy Rakowieckiej pod aresztem i jest marsz żołnierzy wyklętych. Naprawdę, zapraszam Państwa serdecznie. Zapraszam o godzinie 18. Ale bo... Wróciłem właśnie z protestacyjnego wiecu pod Ministerstwem Edukacji. Zgadzam się z tym, co tam mówiono, ale jednocześnie zwróciłem uwagę na fakt, że nie było tam żadnej obrony polityki, a szczególnie polityki kulturalnej Prawa i Sprawiedliwości. I to jest przykre, ale prawdziwe. Ludzie rozgorączkowani tym, co teraz się stało z obsadą ministra edukacji, nie wspominali żadnych pozytywnych przykładów z przeszłości, z polityki kulturalnej, więc ja za nich to zrobię. Dawny minister kultury Piotr Gliński, socjolog, tolerował w zasadzie i wspierał też w przypadku swojego brata filmy o dewiacjach seksualnych. Przecież to jest obliczone ilości filmów demoralizujących, jakie powstały za poprzednich rządów Tuska i teraz za rządów Prawa i Sprawiedliwości. No, ponad 300 filmów zupełnie demoralizujących właśnie o dewiacjach seksualnych, a patriotyczny był tylko film Legiony i ostatnio arcydzieło Powstaniec 1863. Jeszcze był patriotycznym filmem, film rozpoczęty przez jednego reżysera, skończony przez drugiego, o rotmistrzu Pileckim. Bo to są trzy, o których w ogóle można mówić, że to filmy patriotyczne, bo film niby to o Kościuszce to jest ględzeniem w knajpie przez półtorej godziny, na początku parę plenerów, bicie chłopów oczywiście. Setki filmów powstało o demoralizujących młode pokolenie. I między innymi dlatego Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory. Tak. I dziś na tym wiecu nikt nie powiedział ani jednego zdania w obronie Prawa i Sprawiedliwości. Weźcie Państwo to wszystko jakoś pod uwagę. Zgadzam się z wypowiedziami, które były dzielne, patriotyczne, Marian Piłka, pan Bąkiewicz, którego, przepraszam, zapomniałem imienia. Ale były to wypowiedzi pełne goryczy. I trzeba się teraz zastanowić, jak z tego wyjść, bo odwołać się do
Prawa i Sprawiedliwości, które nie miało polityki kulturalnej. No nie miało. W teatrach jakaś pani Monika Strzępka, która damskie organy płciowe wywiesiła na tym wejściu do teatru dramatycznego, który kiedyś dawał wielkie spektakle. Dürrenmatt, Wizyta starszej pani z Wandą Łuczycką w roli głównej i Dzwonkowskim, już zapomniałem imię. Wielkie wydarzenia teatralne. Teatr Aksera. Kariera Artura Ui. Fredro. Klasyka. Wielcy tacy jak Grotowski. Kantor. Światowe nazwiska. Dzisiaj? To jest po prostu gigantyczne zaniedbanie i Prawa i Sprawiedliwości i Platformy. Bo Platforma to też, o. Chcą nas tu zgermanizować. No nie, to się nie uda. Tyle na dziś.